Solarewicz, trener Impera Wrocław. Panie trenerze, przede wszystkim co z Agatą Sowicką? Wyglądało to dramatycznie. Czy to jest to samo kolano, czy to jest drugie, bo nie w pierwszym... Ciężko mi powiedzieć dokładnie. Tak, tylko zdążyłem Agatę złapać teraz przy wyjściu z sali i życzyć jej wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że to się wyjaśni, że wszystko będzie pozytywnie. Mam nadzieję teraz. A jak to będzie wyglądało dalej, to będzie czekali na nadzieję za lekarską. Czy to, że opuściła o własnych siłach, to chyba no, dobry znak, tak nam się to wydaje, bo widzimy, że tam nie potrzebowała żadnej pomocy kogoś, kto by ją tam musiał wyprowadzać. Oczywiście, no są różne typy kontuzji i różnie czasami organizm reaguje, także ciężko powiedzieć, że jestem to specjalistą z zakresu fizjoterapii czy przykazów, także no, to nasz sztab tutaj medyczny się zajmie dobrze i czekamy na te informacje. Magda Stasiak poradziła sobie w tej trudnej sytuacji, bo mówi, że to się tak wszystko szybko działo, że ona mówi, nawet nie zauważyłam, że wygrałyśmy mecz. Tak wszystko wiele się działo. No dokładnie, no, na pewno było to skoglanie dla niej na dużą wodę. Myślę, że poradziła, bo w końcu dowieźliśmy tą przewagę, którą mieliśmy do końca meczu. Był jaki moment, że pomyślał pan sobie, żeby nie było znowu tak jak w Zielonej Górze, czy wszystko było pod kontrolą tym razem? Zawsze jest wszystko pod kontrolą, no, to jest sport, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. To może okazać się kluczowe zwycięstwo w tej rywalizacji o miejsce przed playoffami, no bo wydaje się, że to był, jeśli nie najważniejszy, to jeden z najważniejszych meczów tej fazy zasadniczej, tak? Dużo ludzi tak myśli, ale no, do końca każdy mecz jest istotny, nawet jak się gra z słabszym przeciwnikiem, tam też można stracić punkty i że jak się zyskuje punkty z kimś silnym, jak się traci z kimś innym, więc to tak się nie jest tak do końca. Jeszcze dużo przed nami gier i grania i mamy co walczyć w tym sezonie. Okej, dzięki.